Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki zaprasza na kolejną odsłonę spotkań pod nazwą Nieśmiertelni, gdzie tym razem bohaterem będzie Tomasz Stańko, polski trębacz jazzowy, kompozytor, który zmarł 29 lipca 2018 roku. 21 września o godzinie 20 Nieśmiertelny Tomasz Stańko. Wybitny muzyk, aranżer, który już gościł w Miejskiej Galerii Sztuki podczas wystawy Andrzeja Tyszko. Była to wystawa poświęcona twarzom świata muzyki, gdzie lwią część wystawy zajął właśnie swoimi fotografami Tomasz Stańko. Niestety okres pandemii spowodował, że ta wystawa była prezentowana tylko za sprawą internetu. Sam Andrzej Tyszko, wybitny fotografik Warszawy, gościł, co prawda przy tej wystawie, aranżował ją, ale nie miał możliwości spotkania się z publicznością. Zabrałam więc ekipę filmową i nakręciłam film poświęcony Tomaszowi Stańko właśnie we wnętrzu jego pracowni. Miałam przyjemność rozmawiać z Anią Stańko, jego córką, która wspominała go nie tylko jako wielkiego muzyka, była jego menadżerką, ale również mówiła o nim jak o wspaniałym ojcu. Sam Andrzej Stańko wiele do tego filmu włożył ciekawego materiału. Ten film będzie prezentowany podczas spotkania o Nieśmiertelnym Tomaszu Stańko. Dyrektor galerii dodaje, że Tomasz Stańko nie zawitałby w Częstochowie, gdyby nie postać Jarka Wierzbickiego. Fotografika z warszawskiego, który kocha jazz, oddał się temu namiętnie, natomiast będzie pokazywał wystawę kilku fotografii tego wielkiego muzyka. Na to spotkanie przyjął zaproszenie znany w Częstochowie, bardzo uznany redaktor muzyczny Piotr Metz, który nie tylko opowie o Tomaszu Stańko, ale przede wszystkim za jego pośrednictwem zobaczymy materiał filmowy z TVP Rekonstrukcja o Tomaszu Stańko, o jego przygotowaniach do koncertu i do festiwalu. Niespodzianką tego niezwykłego spotkania, czyli 21 września o godzinie 20, będzie specjalny koncert. Miejska Galeria Sztuki jest otwarta na dźwięki muzyki i jakże Tomasz Stańko bez przyjaciół muzyków zawita do nas kwartet, gdzie nie kto inny jak Jerzy Małek zatrąbi, bo posługuje się właśnie trąbką, recital poświęcony swojemu przyjacielowi. Żeby zapowiedzieć Jerzego Małka, muszę powiedzieć, że gra z Michałem Urbaniakiem, z Zbigniewem Namysłowskim czy świętej pamięci Wojtkiem Karolakiem. Będą mu towarzyszyć jego przyjaciele, również wybitne osoby świata muzyki, które znały lub inspirują się dalej muzyką Tomasza Stańki.